To nie jest fotomontaż. To w dalszym ciągu program Pałac Wichlicy od Kuchni. A jesteśmy w tym przedziwnym miejscu dlatego, że jedną z głównych ról w dzisiejszej potrawie zagra szynka. Będzie sandacz, będzie też szynka i ta szynka pochodzi stąd. To tu się pali, to tutaj jest Tu gorąco, się tu dymi się dymi i następnie ten przez dym ten unoszony jest wielki wysoko, płomień. wysoko, gdzie nad nami wiszą szynki. No i teraz kilka słów o tej fantastycznej szynce, która zdobywa nagrody. No tak, pierwsze nagrody. Kilka dni temu zdobyła pierwszą nagrodę jako mega Jako produkt. mistrz szynek. Najlepsza szynka w Układzie Warszawskim. Ale naprawdę ta najlepsza A szynka najlepsza. powstaje tutaj. Tak, powstaje tu. W tym wielkim kominie, w tej wielkiej wędzarni. Tutaj pali się drewnem liściastym. Te szynki co jakiś czas są podwędzane i suszone. Trwa to około miesiąca, w zależności od wielkości szynki. Są to szynki wieprzowe. Wiszą one w takim płótnie lnianym i czekają na swój piękny dzień. Dzisiaj dla kawałka szynki ten dzień właśnie nadszedł, bo dzisiaj kawałek tej fantastycznej Miss Szynek użyjemy do kolejnej potrawy, która współgrać będzie wraz z sandaczem na szpinaku. No to tyle, moi drodzy, wycieczek po dziwnych miejscach, bo dużo różnych ciekawych miejsc jest w Pałacu Wichlicy. Teraz jesteśmy w kolejnym miejscu. Opuściliśmy wędzarnię, opuściliśmy rzekę i jesteśmy w kolejnym miejscu zwanym patio. Tak chyba się to Patio. miejsce nazywa, tak? Patio. Patio, w którym też wszelakie imprezy się odbywają. To miejsce też można odwiedzać, tutaj też można spędzić miło czas, a my tutaj będziemy realizować przepis. Przepis, który przysłał do nas pan Tomasz na sandacza, sandacza na zielonej kołdrze. Zieloną kołdrę stanowi szpinak, który już ląduje na patelni, na której wcześniej wylądowało nieco oliwy z oliwek. Najczęściej właśnie taką oliwę używamy. A ponadto do tej potrawy, oprócz szpinaku i sandacza, który został słowiony z pobliskiej rzeki w formie fileta, potrzebujemy szynkę dymioną. To właśnie ta sama szynka, która została tutaj uwędzona, ta sama szynka, która Tak jest jest. Miss Szynek, podczas konkursu ostatniego taką nagrodę zdobyła. Do tego jeszcze ser gorgonzola, pomidory suszone, sól i pieprz. Tradycyjnie dwie nasze przyprawy, które używamy. Ile szpinek musi się prażyć na... Krótko, widać po nim, on po prostu będzie malał w oczach. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wrzuciłem potężną garść, a za chwilę będzie Faktycznie szybko się garsteczka. kurzy. To ja w tak zwanym międzyczasie już mogę coś przygotowywać. Mistrzu, powiedz W co. międzyczasie możesz pokroić przynajmniej na pół pomidorki i przygotować, też pokroić ser. A zatem pomidory i ser. Za chwilę taki duet dołączy do naszego kurczącego się szpinaku. Do tego jeszcze dodamy ser. Czy naszego sandacza będziemy, rozumiem, smażyć na osobnej patelni? Na osobnej patelni, dokładnie. Mam przygotowaną drugą patelnię, na której usmażymy. Dość często tak bywa, że podczas przygotowania potraw właśnie dwóch patelni używamy. No, czasami więcej. A palnik jest jeden, moi drodzy. Trzeba sobie jakoś radzić. Ale kucharzy dwóch. Ale kucharz dwóch. A gdzie kucharek sześć? Tam sami A sobie tam jedna dopowiedzcie. patelnia. Przypominamy, że każdy może wziąć udział w naszym programie wysyłając przepis. Mówię o tym często, ale warto mówić. Wystarczy wysłać przepis na adres kuchnia@rzg.pl. Następnie ten przepis jest analizowany przez Markę, przeze mnie trochę też, wybierany i potem według tego przepisu poruszamy się po różnych miejscach Pałacu Wichlicy, realizujemy ten przepis, a autor przepisu następnie otrzymuje nagrodę w postaci wycieczki tutaj po włościach Pałacu Wichlicy wraz z całą swoją rodziną. Szpinak skurczył się już do niemożności, żeby... Zerknij, No właśnie, Romku, co się aż dzieje boję się, że praktycznie? zniknie całkiem, więc Tak, już jest ten czas a na pomidory. ekipa czeka. A ekipa czeka. Czy to już jest ten czas na Tak, to już jest pomidory? czas na pomidory i za chwilę będzie czas na ser. Jeżeli chodzi o kaloryczność, Marku, jak to w przypadku tej potrawy będzie? No ser nam troszeczkę podkręca No kaloryczność, właśnie, ile tego sera odciąć, bo rozumiem, że nie cały. Nie, jedną trzecią poproszę. Jedną trzecią, bardzo jedną proszę. trzecią, śmiało na patelni, ona nam tworzy taką otoczkę tego szpinaku. Rozumiem, że trochę go rozdrobnić. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma Na takiej patelni on potrzeby. się rozdrobni Dobrze. sam. No to wrzucamy. Zobacz, co się dzieje z serem. On się topi prawie jak masło. Prawda? Mogę troszeczkę tak sobie oczyścić dzięki. nożyk, prawdaż. Zapachy dzisiaj nieco inne. Ser gorgonzola, no domyślacie się, jaki zapach dzięki niemu unosi się tutaj, ale jesteśmy na zewnątrz, mój drogi, nie jest tak źle. I znowu bardzo kolorowo na patelni. To jest coś, na co zwracam uwagę. Szczególną. Jest
jest to ważne, żeby potrawa była kolorowa, żeby wyglądała apetycznie, wówczas nasz apetyt jest nieco podkręcony. Dwa kawałki sandacza, filet z sandacza jest gotowy, osuszony. Ja myślę, że chyba to jest odpowiedni moment, żeby już go przyprawić. Odpowiednie, ale obracamy. To, że posoli skórę, Romku, to nic nie da. To nic nie da, by takiej nie zjesz. Dobra. Więc proszę obróć. Jeżeli dobrze go przyrządzisz, to jestem w stanie nawet i skórę zjeść. Wszak jak odpowiednio się obsmaży tego sandacza, skórka może być też pyszna, bo może być chrupiąca, tak uwielbiam. Tylko sól i pieprz, moi drodzy. Tradycyjnie tych dwóch przypraw używamy. Nie przeginamy z innymi przyprawami. Ach, trochę praca fizyczna, moi drodzy, ale się przyda. Ruch to zdrowie, bo pamiętajcie, że w zdrowym ciele, zdrowe ciele. Pozwolę sobie teraz przekroić sandacza. Bo inaczej nam się nie zmieści na patelnię. I forma ułożenia później na talerzu jednak z takich cząstek jest... A, czyli jest... przy okazji dzisiaj będziemy mogli się nauczyć, jak ładnie go położyć na talerzu. Takie swoiste bardzo rybne teraz origami. Mąkę? Mąka jest proszę. Mąka. Tak? Rozumiem, że te filety mają rondować tutaj w tej mocy. Dobrze, a zatem obtaczamy wcześniej przyprawionego solą i pieprzem sandacza właśnie w mące. Dobrze, gdzie odkładać, mistrzu, tak żeby to proszę było zgodne z przepisami kuchni Pałacu Wiechlice. Jeżeli mielibyśmy porozmawiać o ilościach tego sandacza, tak mniej więcej 150 gram na jedną osobę, czyli tak jak ty jadasz za wszystkim, więc musisz mieć 300. No dobrze. To informacja szczególnie istotna dla tych, którzy nas słuchają, a nie oglądają, bo przypomnę, drogi do tego, żeby uczestniczyć w tym programie jako wicesłuchacz są dwie. To fala 97.1 na w każdy poniedziałek o 12.30. No i na stronie www.rzg.pl, kiedy tylko chcecie, wchodzicie, klikacie i oglądacie. Podobnież z naszymi stronami na Facebooku. Jeżeli polubiliście stronę na Facebooku, nasz fanpage Radia Zielona Góra, to też nie będzie problemu, żeby mieć dostęp do tego programu. A co najważniejsze, istotne dla tych, którzy chcą przygotować tę potrawę we własnym domu, tam jest również dostępny przepis. Pięknie pachnie, pomimo tego, że ser gorgonzola ma zapach dość specyficzny, wymieszany ze szpinakiem, wymieszany z suszonymi pomidorami. Wszystko to stworzyło istną symfonię doskonałych zapachów w kuchni. Pięknie. Czy możemy już powoli przystąpić do smażenia sandacza? Tak, teraz zmienimy patelnię. No to zmieniamy patelnię, moi drodzy, i za chwilę sandacz obtoczony, przyprawiony, wyląduje na patelni. Więc sandacz trafia na patelnię. Niech trafia. Został wyjowiony z wody, no i do podobnej cieczy, ale o innej temperaturze teraz jest wkładany. Pytanie, dość dużo tego oleju, on ma się pławić w tym, topić niczym... Nie dużo. W rzece, w jeziorze. Nie za dużo, a pod koniec podbijemy to masłem. Masłem, które spowoduje, że rybka nam się tak troszkę zarumieni. A, czyli sama oliwa z oliwek nie jest w stanie nam zrobić tego rumieńca. Masło oprócz tego daje też smak. Smak masła w rybie idealnie to. Czyli możemy te dwa tłuszcze mieszać, oliwa z oliwek i masło jak najbardziej. Dokładnie. Skoro mistrz tak mówi, to my śmiało nie pytamy, tylko po prostu tak robimy, bo mistrz mówi, że tak należy, więc tak po prostu robimy. Szynka, słynna szynka z Pałacu Wichlice, która przypomnijmy, jest tutaj wędzona, która zdobywa nagrody. Ona też posłuży nam, ona też zagra jedną z głównych ról w tej potrawie, ale bardziej w sensie takim dekoracyjnym. Czy zamierzasz ją też rzucić na patelnię? Też zamierzam rzucić na patelnię i powiem ci, że tutaj łamiemy troszeczkę konwenansę, bo zauważ, kiedyś wręcz było zakazane podać rybę z mięsem. To były rzeczy nie do przejścia. W każdej szkole kucharskiej dostałoby się za to jedynkę czy dwójkę. Dzisiaj łamie się konwenansę i można podać naprawdę wołowinę z owocami morza, jak i sandacza z szynką z Wiechlic. No bo w kuchni też należy mieszać. Czasami kucharz robi potrawę na winie, czyli to, co mu się pod rękę na winie. W tym przypadku tak nie jest. Marek wszystko, co robi, jest to wcześniej obmyślane. Całą strategię mam w głowie ułożoną.
No i dlatego tak działa, jak działa. Do pojawia naszego sandacza tak jest. Jest dokładane masło, wszystko pięknie skwierczy, wszystko ładnie wygląda. Kolory kolejne pojawiają się na patelni. To wszystko zostanie za chwilę podane na kołderce ze szpinaku, tak? Pojawi się rozmaryn. Ale o, tylko po to, nie usmażę cię. Żeby dodać aromatu, on nie będzie jedzony. Będzie stanowił tylko dekorację, której się nie je. Smak, smak. Powąchaj teraz, co, no co tak, tu się dzieje? Jest. Czujesz? Jest czad. To już nie są ćwiczenia. My naprawdę smażymy, my naprawdę gotujemy i to jest prawdziwy rozmaryn. Nasza rybka dochodzi, ile mniej więcej musi być z jednej i z drugiej strony obsmażana, żeby była taką po 4 minuty, idealną. Oczywiście w zależności od tego, no widzimy jak ona się rumieni, ale też niedługo. Sandacz to ryba nie wymagająca gotowania, duszenia, delikatne mięso. I też zależy na tym, żeby było mokre, soczyste, wilgotne. A zarazem z wierzchu chrupiące. A zatem sam etap smażenia sandacza po 4 minuty z jednej strony, czyli mamy 8 minut. Do tego dołóżmy sobie z 5 minut na przygotowanie szpinaku na patelni. Do tego wszystkie czynności typu krojenie, doprawianie. Ja myślę, że 20 minut do pół godziny. Bardzo szybko i smacznie, bardzo szybko można przygotować taką potrawę. Zresztą możecie zmierzyć nam czas, ile nam to zajmuje, ale myślę, że mniej więcej tyle nam to zajmie. No to moi drodzy, nasz sandacz dochodzi, zielona kołdra ze szpinaku jest gotowa, no to za chwilę to wszystko wyląduje na talerzu. Talerz gotowy, szpinak gotowy, sandacz gotowy. A czy wy jesteście gotowi? Moi drodzy, kończymy przyrządzanie tej potrawy. Sandacz na zielonej kołderce, a kołderka musi być na czym? Na materacu. Naszym materacem w tym przypadku będą grzanki, jakieś specjalne pieczywo, czy takie akurat w pieczywo domu pszenne. Po prostu pieczywo, żeby to ładnie wyglądało, najlepiej białe. Wiem, że teraz dużo się mówi o ciemnym pieczywie, ale raz kiedyś, prawda, nie zaszkodzi. A zatem na naszym materacu w postaci białego pieczywa, czyli grzanek, na tym ląduje nasz szpinak, wcześniej usmażony ze suszonymi pomidorami. I na to wszystko ląduje sandacz. Zobaczcie jak to misternie trzeba pracować nad tym, żeby to jeszcze ułożyć. Prawie jak origami, słuchajcie. Prawie jak origami. Nie wiem, jak potem się do tego zabrać. No i słynna szynka z Wiechlic, wędzona, długo wędzona, miesiącami tutaj dochodzi, moi drodzy, w piwnicy, żeby potem wylądować na przykład w takiej formie na sandaczu. Voilà. Taka pognieciona. Właśnie tak ma wyglądać. Pięknie to wygląda, fantastycznie pachnie i pewnie tak samo dobrze smakuje. Czy tak naprawdę jest? Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie sprawdzili. Przypominamy, że wy, podobnie jak Tomasz, możecie przesyłać do nas przepisy. kuchnia@rzg.pl. Pod tym adresem czekam na wasze przepisy. Marek je wybiera, ja mu trochę pomagam, potem trochę mu przeszkadzam w przyrządzaniu tej kuchni, a najważniejsze, trochę gotujemy. Że tak jest, trochę gadamy, trochę bajdurzymy, znaczy trochę się bawimy w różnych proporcjach, bo o zabawę też tutaj chodzi, moi drodzy. Gotowanie musi być przyjemne. Proponujemy wam, jak już przyrządzacie kolację dla znajomych, pamiętajcie, że niekoniecznie oni muszą przychodzić do domu na gotową, zrobioną już przez was kolację. Można ich zaprosić, mogą przynieść ze sobą tak zwane półprodukty i sama kolacja, sama akcja pod tytułem miłe spotkanie może się zacząć, za przeproszeniem, przy garach. To już może być pewien element imprezy, kiedy wspólnie będziemy przyrządzać potrawę, a kto wie, na czym to się skończy. Tak? Każdy doda coś od siebie. Gotowanie to jedna impreza. No właśnie. To właśnie. Jedna wielka impreza. I dlatego Marek połączył przyjemne z pożytecznym. Robi to, co lubi i robi to dobrze, bo skoro coś lubisz, no to musisz robić to dobrze. I tak to, moi drodzy, u Marka działa. Marek Cieśliński, szef kuchni Pałacu Wychylice. Możecie sprawdzić, przyjechać, spróbować tych potraw wszelakich, które pod jego wodzą są przygotowywane, a przekonacie się, że mówię prawdę i mam rację. Czas najwyższy to zjeść, bo ślina, która napływa mi do ust, już nie pozwala mi więcej. Zapraszam cię do stołu. A zatem idziemy do stołu. W kuchni musi być wesoło, musi być smacznie, moi drodzy. A zatem niczym najlepsi przyjaciele, nie ma co ukrywać, że takimi jesteśmy, niczym najlepsi przyjaciele, z jednego talerza, moi drodzy, zjadamy. Można poczuć tę bliskość drugiej osoby, a przede wszystkim jest mniej zmywania. Grzanka. Sandacz, kołderka zielona, szpinak, suszone pomidory, wszystko tak połączone, moi drodzy. Właśnie, musiałbym spróbować tej słynnej szynki, która, moi drodzy, zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu.
najlepszych szynek z okolic. Ona wędzona tutaj. Czas najwyższy spróbować, jak smakuje, bo ona dochodzi miesiącami, moi drodzy, do takiej postaci. No i teraz jak smakuje? Z jakimś tam znawcą specjalnym szynki nie jestem. Mogę stwierdzić, że szynka jest albo dobra, albo niedobra. Albo mi smakuje, albo mi nie smakuje. A ta mi smakuje, moi drodzy. Moi drodzy, cały przepis dostępny na stronie www.rzg.pl. Wystarczy pójść na rzekę, złowić sandacza, a potem już postępować według naszych wskazówek i po prostu zajadać się do syta. Marek Cieśliński, szef pałacu, szef kuchni pałacu Biechlica. Jak zawsze, dzięki niemu wiemy, jak po kuchni się poruszać. Marku, twoje zdrowie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie Tomaszu.